góra, która nas w zeszłym roku pokonała na wiosnę, bo musieliśmy nawet obowiązkowo być na tej górze, ponieważ Tybet był zamknięty i musieliśmy zrezygnować z Czoju na rzecz tej góry. I na wiosnę tam wtedy nam spadło ponad 6 metrów śniegu, 36 dni sypał śnieg, więc w ogóle problemy były bardzo duże. W tym roku byliśmy w jesieni, zupełnie inna góra, ale się bardzo zmieniła, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ się urwało zbocze 4 km lodowca i zbocza tej góry. W związku z tym no, mieliśmy duże problemy, nie tylko my. I nie udało nam się wejść, nawet doszliśmy niżej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku byliśmy na 7400 i był atak szczytowy. Ale trzeba było się wycofać ze względu na duże opady śniegu. To w tym roku założyliśmy kobus trzeci i dosypało też tyle śniegu, że byliśmy ostatnią wyprawą, która zeszła z tej góry, bo jeszcze z Rosjanami chcieliśmy podjąć walkę, ale niestety jak już Szerpowie z tlenem się nie mogli przebić do obozu czwartego, w związku z tym było tak duże zagrożenie, że zdążyliśmy uratować tylko część rzeczy, bo część została, ponieważ namioty zostały połamane przez śnieg i wiatr.